Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Stali Mielec z Lechią Gdańsk. Wynik na Podkarpaciu to 0-0. Zanim dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to do tego gorąco zachęcam. Tak samo przypominam o możliwości lajków w górze pod filmem i do funkcji dzwoneczek. Bezbramkowym remisem skończył się mecz na Podkarpaciu, no gdzieś tam ten wynik 0-0 no na pewno nie jest promocją futbolu, natomiast no wbrew pozorom kilka momentów ciekawych było, ale gdybym miał ten mecz gdzieś tam umieścić do półki, no to na pewno wsadziłbym go do półki z nazwą bezbramkowy mecz. Nie było wiele momentów, no i raczej do zapomnienia, chociaż patrząc z perspektywy Lechii, na pewno kibice mogli się zadowolić. No być może nie jest to jakaś euforia, ale najważniejszy fakt jest taki, że zakończyła się ta niechlubna seria 5 porażek z rzędu. Oczywiście Lechia jest zdegradowana, przed tygodniem po tej porażce z Zagłębiem Lubin to się zmaterializowało, no i gdzieś tam dzisiaj powiedziałbym z taką mniejszą presją, z mniejszym ciśnieniem prawdopodobnie podeszła do tego meczu. Od początku goście wyglądali całkiem nieźle, zagrali wysoko, kilka sytuacji, przede wszystkim pamiętam ten strzał Joela Buchanny z pierwszych minut, później zagroził Kacper Sezonienko, kiedy zakończył kontratak takim niecelnym strzałem, natomiast no, lepiej grała Lechia zdecydowanie, widać to było od pierwszych momentów, Stal się trochę cofnęła, jakby czekała na swoją szansę. W drugiej części meczu kilka sytuacji przyjezdnych, przede wszystkim takie zagęszczanie pola bramkowego ze stałych fragmentów gry, ale i z ataków kombinacyjnych. Nieźle wyglądał przede wszystkim Kałuziński, który jest łączony no, przede wszystkim z Rakowem Częstochowa, natomiast no, Dawid Badia, jak zresztą sam zapowiadał, daje szansę młodzieżowcom, by Lechia wypełniła ten limit, no i gdzieś tam no też, no nie ukrywajmy, jest to szansa dla promocji, no więc pewnie Lechia też pozbędzie się, mówiąc brzydko, kilku piłkarzy. No Kałuzińskiemu akurat kończy się umowa, natomiast kilku ciekawych zawodników odejdzie z perspektywy Lechii, miejmy nadzieję, za większą kasę, więc to też jest w interesie klubu, by stawiać właśnie na młodych Polaków. Główka Tobersa to była naprawdę groźna sytuacja i ten strzał minął bramkę Mrozka, natomiast wiele sytuacji nie było. Pamiętam też kontratak Irkaja Dyrmysza, który no, przede wszystkim wyrzucił się, a miał świetną sytuację, mam wrażenie, że mógł to lepiej wykończyć, ale wyrzucił się do boku i uderzył obok bramki. Z perspektywy Stali, no wydaje się, że wszystko już jest bezpieczne i zamknięte. 40 punktów no w teorii gwarantuje w 18-drużynowej lidze utrzymanie, ale wiadomo jak to jest i gdzieś tam ta matematyka no nie zawsze uśmiecha się do wszystkich drużyn. No z perspektywy Lechii no wiadomo, spadek, natomiast miałem przynajmniej takie oczekiwanie i wrażenie, że Lechia podejdzie do tego spotkania, powiedziałbym, z takim większym entuzjazmem i z zabawą. Oczywiście było kilka ciekawych fragmentów w ofensywie, natomiast no nie było jakiejś przebojowości i jakichś takich przesadnych ataków. Miałem przynajmniej wrażenie, że Lechia z no powiedziałbym taką chęcią pokazania się i godnego pożegnania z Ekstraklasą zagra bardziej otwarty futbol. No i zobaczymy, przede wszystkim bramki tego nie było. Miejmy nadzieję, że zmieni się to w tym meczu, kiedy pożegna króla Flavio albo w ostatniej kolejce. Z perspektywy Stali, no tak jak wspomniałem zresztą, jest bezpieczeństwo, jest spokój, jest stabilizacja, praktycznie utrzymanie pewne, także no, słowa uznania za uratowanie w pewien sposób tego sezonu dla Kamila Kiresia, który przejął zespół w trudnym momencie, no i ostatecznie, jak wszystko na to wskazuje, uda mu się Ekstraklasę w Mielcu utrzymać. Dzięki, tak to wyglądało moim okiem, Stal 0, Lechia 0, zachęcam do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.